Wojciechu, jak ją zastosować, proszę pana Wojciecha, bo to, że ja mam samą skalę, to niewiele, niewiele mi daje. Ale dobra, to jest takie ćwiczenie, które koniecznie musicie zrobić. Wiem, że to jeszcze tak, no nie do końca, no dobra, z jednej strony mamy te dźwięki te. No ale to widzicie, ile razy to można grać, prawda? Bo można, to też będę wam pokazywał różne ćwiczenia, jakby rozwinąć tą prędkość, ale chodzi o samą melodię, prawda? Słyszymy prawda? I w kółku mamy to samo. I to faktycznie się nudzi. Tutaj dzięki temu improwizowaniu, znaczy no tak to można nazwać, dzięki temu, że skaczemy po tych różnych dźwiękach, zaczyna się już coś zmieniać. I to też daje nam możliwość rozwinięcia pewnych myśli, pewnego powiedzmy ciągu dźwięków, które mamy, prawda? Bo teraz załóżmy, zaczynam od A, prawda? I tu w międzyczasie coś będę kombinował, a tylko zobaczcie teraz, jak to się zaczyna powiedzmy układać w jakąś myśl melodyczną. To się zaczyna dziać, prawda? Jest to takie bluesowe w brzmieniu, ale jednak mimo wszystko przez to, że zaczynam grać właśnie takie motywy, o, coś takiego, tym, tym, ty, 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 pauza jest. Tylko teraz zważcie sobie na to, mam nadzieję, że słyszycie stukanie kapciocha, zważcie sobie na to, że teraz samo to improwizowanie bez metronomu, czyli bez perkusji. Tutaj kapieć to jest, prawda, metronom, znaczy perkusistą jest kapieć, ale właśnie zobaczcie sobie, że na przykład ta fraza, ona była jednoznacznie zetknięta, jednoznacznie połączona z tym metronomem. Dobra, czyli teraz wracając do metronomu, który, prawda, już możecie sobie ściągnąć na komórkofona. Ja akurat mam tutaj taki jakiś simple metronom, można tutaj się bawić, różne rzeczy. I teraz zauważcie, że granie jakichkolwiek fraz ma większy sens, większy jakby taką, można powiedzieć, stabilność brzmieniową, jeśli my ją gramy do, no to załóżmy, że to jest perkusista, prawda? Gra nam na hi-hecie, wybija sobie uderzenie, prawda? To jest tempo 98, więc to nie jest jakiś super wypasiony, ale widzicie, teraz na przykład jak zostawiam dźwięk, na przykład zostawiłem dźwięk na cały tak, prawda? To oczywiście możemy tutaj więcej rzeczy kombinować, znaczy przy większym tempie. Jednak chcę wam uzmysłowić, że jednak bardzo ważne jest to, żeby się trzymać metronomu. I myślę, że właśnie spróbujcie sobie, dobra, cicho. Spróbujcie sobie teraz jako zadanie domowe zrobić tak. Ściągnąć sobie metronom, jakikolwiek metronom. I po prostu sobie przegrać. W pierwszej kolejności przegrać sobie te dźwięki. Tutaj na przykład mam tempo 90. metrum 4/4, przegrać się po prostu do metronomu, jedno uderzenie metronomu to jest jeden dźwięk.
przegrać sobie w ten sposób. Parę razy, wiele razy przegrać sobie tą pentatonikę. Żeby po prostu te palce już do metronomu, do pyknięcia po prostu one się już przyzwyczajały. Także jak sobie to zrobicie, to zrobimy następną lekcję. Także ja spadam, czekam aż to wszystko wyćwiczycie. Także papatki.